Cześć, przed Wami nowy odcinek, a w nim będą różne prankowe sceny. Zostańcie do końca i zobaczcie je wszystkie. Przepraszam, bo ja przepraszam za spóźnienie, bo jeszcze zgodę do wycieczki dołączam. Mam tu zgodę od rodziców, jak było. Przepraszam, spóźniłem się trochę, ale nie chciała mi mama wypisać. No. Przepraszam. Przeprowadzisz mnie, bo ja się boję przejść. Za rączkę, no. Nie no, pan żartuje. Naprawdę. To może pani się boi. Nie, ja się boję. Proszę. O! Ojej. Matko święta. O, dziękuję. Kochana jesteś. Jezu, takich ludzi potrzebujemy. Dzięki, już stałem tu 2 godziny. Nie mam kasy. A ja daję. A nie. No to dlatego jak nie mam, to proszę wziąć. A nie mam. Ale ja daję, nie biorę. Masz terminal, no gdzie? Daję. No co? No? Cały miałem garnek i już zobacz, ile mi zostało. No dobra. No co? No masz, no co? A po co mi? No bierz. No co? To tak się przelewa w tym kraju, że nikt nie chce. No proszę, muszę to rozejść, bo cały garnek miałem. Mogę dać. Nie, to jak ci chciałem dać? Garnek, bo daję ludziom garnek. Dlaczego? Może ktoś nie ma. Aha, okej. A masz garnek? Co? Mam całe stado garnków. A, szczęść Boże. Na tace? Na tace. Dobrze. Opa. Ale ja rozdaję. O. To weź sobie. Do puli. Nie, no ja daję, bo tu już był ten komplet. Ja wrzucę do puli. Nie można, można tylko wyjąć. No dobra, tak z 10 groszy. No dobra, to proszę bardzo. Dziękuję bardzo. No nie ma sprawy. No pewnie, no tak. No, opłaca się coraz więcej klientów. Kiedyś Rawgor nagrał rymowany podryw, w którym podrywał dziewczyny rymując. Ja spróbuję zrobić teraz to samo, jako że właśnie tego filmu u Rawgora już nie ma. A Rawgor też zgodził się, żebym to zrobił, więc zobaczcie to w moim wykonaniu. Wow, hej dziewczyno w czerwonych włosach, prawie mi przeszłaś koło nosa. Ale tanie. A tanie to jest moje ubranie. Hej dziewczyno, co palisz papierosa? Może chociaż ty mi dzisiaj nie dasz kosza. Częstochowa. No, Częstochowa czy się schowa, znajdziesz mnie dziś koło rowa. Czyli niedobrze. Chcesz papierosa? Nie, papierosa nie chcę, ale wolałbym buziaka, jeżeli to nie będzie duża draka. Będzie. A co jej na przeszkodzie? Żebyśmy się całowali w tym smrodzie. Ty jakimś poetą jesteś? No słucham. I będzie miłość spora. Pokąpiemy się w tafli jeziora. Coś tutaj za duży rozmach widzę. Dzień dobry, pani mi powie, co to nastały za czasy, że nawet Malik nie lubi kiełbasy. Tak dziewczyny śmiejecie, jak mój stary na klozecie. Muszę ci powiedzieć, że jak cię ujrzałem, to od razu chyba się zakochałem. Wow, ale piękne dziewczyny. Chyba zaraz zadzwonię po gliny. Dzwoń. Będę z wami szczery, podajcie mi swoje numery. Jeszcze nawet nie zacząłem. Tym gorzej. A już serce moje spiąłem. Cześć dziewczyno ubrana na czarno, może zostaniesz moją panną. No nie wiem. To jakaś reklama? Nie, po prostu reklamuję tylko siebie. Czuję, że się dzisiaj w kimś zajebie. Więc powiem ci tak bez kozery, podaj mi swoje numery. Ile dziewczyn tak chcesz złapać? A jesteś pierwsza, może ostatnia. Dobra. Tak, nie to. Daj telefon, to ci wpiszę. No to podaj mi numer, ja wolę wpisać sam, a nie będę ci dawał jak jakiś ham. Dobrze. 6788. Zapisałem, bo nie jestem 8. O, cześć dziewczyno z różową torbą. Może dziś zostaniesz moją mordą. Podryw na starego. No, mój stary patrzył w gwiazdy, a teraz nie ma prawa jazdy.
nie wiem, może w tobie. Jak ci na imię? Liza. Cześć Liza, a jestem Łukasz. I dam ci radość, której szukasz. Dobra. No to powiem ci tak bez kozery, zostaw mi swoje numery. No dobra, pisz. No dobra, napiszę. 4, 5, 1. Przepraszam, czy ta kurtka Neumana? Nie. Jakiego Neumana? No Marcina Neumana, ten co tam krzyżał tak... Stanowski! Nie znam taki faceta. Najlepiej klepał na macie. Zawsze. Zapaśnik? Jedyna taka kurtka właśnie, nie, jaką on miał. I myślałem, że to właśnie pan może ją ma. Podprowadziłem mu, nie? Panie, to nic, tylko sprzedałaś, to pieniędzy brać tyle za to, by pan wziął, że mówię. Pan zastanawia się. No pan się zastanawia, że open zrobić, bo to kaciora otaka. O, przepraszam, bo dziura się zrobiła. A, tak, wiem. Dziura się zrobiła, to... hello. How are you? Oh, fine, and you? I'm fine. Now we are sweet couple. Yeah. Mm-hmm. And what do you do today? What's your plan on your life and everything? Oh, school. So. What's your plan? I don't know. Today I thought maybe I meet something beautiful girl and I see you are here. Really? Yeah. So it's today. It's my lucky day. Yeah, what's your name? Wendy. Wendy. Hello, Wendy. Hi. I'm Lucas. Okay. Lucas. Nice hello. To meet you. So, maybe give me your phone number or Facebook and I give you a message and we see you. Okay, let me give you my number. Okay, it can be number. Okay. I call only 300 times on day. So, okay. Don't worry. Okay. You can call me honey or... I don't know. Cześć! Hej! Ja po rusku rozmawiam. A, to możemy pogawalić się po ruskami. No, ty, ja, Lubow. Ty jesz to? Ty, ja, Lubow. Lubow? Już? Da. Da. Nie? Pacie mu nie. Koniecznie. No, jak się wie zawód? Angelina. Łukasz. Śpię. Łukasz. Ty cuda? Da. Ja z Polski. Autostopem. No. Na Kamczatku. Kamczatku? Co ty działajesz? Ja tu? Da. Pani nie odpływa od kompanii, na jeden dzień przyjechali. Nasza Lubow tylko się wodnia. No da. Gdzie tu można słodycze kupić? No, może mi celować i nie tylko. No da. Ładnie, ja pójdę, mnie to słodycze już. No, хорошо. Ja no tam to? Ja mogę Instagrama stawić. Może być. Więc skończymy odcinek na dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!